Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Otwieramy sobie ten kluczyk. Gramy znów oczywiście w Darkwooda. Notatka podnieś. Ale on piękne rysunki tutaj napierdziela. Normalnie, bravissimo. Ja oczywiście dalej sobie maratonik robię Darkwooda. Mam nadzieję, że już niedługo to kurde skończę. Dobra, dziecko. Pod ścianą porośniętą ogromnymi grzybami stoi chłopczyk. Jest wyraźnie wystraszony. Jego bujna czupryna skrywa szeroko otwarte, rozbiegane oczy. Dziecko szepcze, jakby recytowało coś pod nosem. Chłopiec kuli się i przyciska się plecami do miękkiej ściany, z której zaczyna sączyć się biała maź. Uklęknij i wyciągnij rękę w stronę chłopca, bo zostaw chłopca w spokoju. Uklęknij i wyciągnij rękę. Chłopiec jest przerażony. Zsuwa się powoli ze ściany na podłogę, zbijając się w kulkę. Obrotanie przeradza się w głośną recytację. Jeden mały miś zupkę sobie jadł. Przyszedł drugi miś i były misie dwa. Cztery małe misie zrobiły nagle bęc. Przyszedł jeszcze jeden i było misiów pięć. Weź chłopca na plecy i zaprowadź do chałupy słoni. Bierzę go. Gdy biorę chłopaka na ręce, zaczyna krzyczeć, powtarzając w kółko wierszyk. To będzie długa droga. Czy nas gra sama zaprowadzi? O! Super. Powiedziałeś moje dziecko. Kobieta nachyla się nad chłopcem. Marcin, gdzieś ty był? Chłopak wbija wzrok w podłogę. Podejdź tu. Marcinek mięto sterował w dłoniach za swój stary, podarty sweterek, podchodzi powoli do nachylonej nad nim kobiety. Zobacz, jak ty wyglądasz. Gdzie masz maskę? A butę od miłościwego brata twego? Jego miłość nas ochrania, napełnia nasze piersi czystym powietrzem, a ty się tak odwdzięczasz? Rozgniewałeś go swoim szczeniackim zachowaniem, młody człowieku. Teraz wszyscy przeprosimy za głupstwa, których się dopuściłeś. Dwójka maluchów stojących za plecami kobiety wzdrygnęła się. Kobieta bierze Marcinka za rękę i znika w sieni. Po chwili wraca z butlą tlenową. Weź to. To butle dla ciebie. Ochroni cię przed tym szatańskim powietrzem. Oddechem diabelskim i innym złem tego upadłego miejsca. To jedyne co mam i co mogę ci dać. Butla jest lekko pordzewiała, ale nienaruszona i szczelna. Na obudowie znajdują się jakieś nieczytelne bezgrały. Zawór odkręca się z lekkim oporem, ale powietrze nie syczy. Butla jest pusta. Nie odkręcaj bez potrzeby. Marnujesz czyste powietrze. Kobieta odepnęła moją dłoń od zaworu i szybko go zakręciła. Niech ci długo służy. Uff. Na szczęście. Marcinek, ty skurczy synu. Dobra, włączę wam to. Chodźcie. Żebyście nie płakali, że jestem taki zły. 11.18, czy my zdążymy jeszcze napełnić butlę i pójść? Próbować ogarnąć to drzewo, nie wiem. Długa droga przed nami. Z tego co widzę. Oj. Czytałem jeszcze gdzieś, że teoretycznie możemy teraz iść pójść zerzeć babcię. I podobno dostaniemy achievementy za to. To jeszcze to oczywiście zrobimy. Bo ja bardzo lubię achievementy. Ale czy to prawda? Zobaczymy. Możliwe, że ktoś mnie po prostu na minę próbuje wpierdzielić. I zjem babcię i okaże się, że jakiś bad ending będzie. To w sumie bardzo by mnie nie zdziwiło. Bo ta gra bardzo lubi takie przytyki. No, zżarłeś babcię, to teraz umrzesz. Kurwa nie. Spierdzielaj. Biegnie. Dobra, chyba nam się udało uciec. Tego gałgana. 12 godzina. Zjemy babci i uciekamy do domku. O, skrzynia taka samotna. Pana przeze mnie. Kurde, już chyba my tu wszystkie skrzynie przeszukaliśmy. Won. O kurwa nie. Gdyby nie ten kundel, znaczy gdyby nie to gówno tam na dole, to próbowało nas zaskoczyć. Ja z tym psem bez żadnego obrażenia oczywiście wygrał. O nie. Oczywiście inaczej się nie dało, prawda, gro?
Więc te pilsy mamy dużo. Pusta butla tlenowa, dobra, luz. Oczywiście inaczej się gro nie dało. Kurwa, po prostu te moby mają taki dobry wzrok. Że jak kurde nie wiem, no. Dobra, idziemy zjeść babcię. Idziemy jak ten wilk. Może, a może właśnie w ten sposób wilk został wilkiem? Babuszka. Ożyj staruszkę. Nachylam się w kierunku staruszki. Słodki zapach grzybów jest obezwodniający. Muszę ją zjeść. Zjedz ją. Co robisz? Zostaw mnie. Idź pre... Wgryzam się w ciało kobiety. Stok z grzybów tryska mi na twarz i ubranie. Niam, niam, niam. Mamy achievement. Niezaspokojony głód. Czuję jak wątłe ręce kobiety próbują mnie odepchnąć. Są jednak zbyt słabe, a mój głód jest silny. Wierzga tylko nieznacznie, gdy wgryzam się w jego twarz. W jej twarz. Połykam kolejne kęsy jej słodkiego ciała, nie mogę powstrzymać się przed pożarciem jej w całości. Dusz grzybowej babci. Do czego mi to? Schowek! Kurne. Babcia, czemu ty mi nie powiesz? Jaki jest szyfr? Kurde, no. Nie znamy szyfru. Tu ile tych grzybów jest, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, idziemy na południe. Znaczy na wschód, przepraszam, południe, co ja gadam. Już sam chyba czasem nie wiem, co ja pieprzę. No, jeszcze w grzyby wejść pewnie. Dobra, babcia zjedzona, achievement odebrany. Czyli, przynajmniej jak na razie, nie poznaliśmy złych czynów naszych, czyli znaczy konsekwencji naszych złych występków. O tak. Ohoho. Pierdzielaj. Być może, jakbyśmy rzucali w nie kamieniami, też by to wychodziło. Ale tego jeszcze nie dowiem. A ryzykować nie zamierzam. Zapomnijcie. Za dużo sztuk gry gram. Kurde, 30 któryś chyba odcinek wychodzi. Wcale mało nie jest. No wcale mało nie jest. Dobra, jesteśmy w chacie. Pacjencie, chodźmy, spróbujemy napełnić tą butlę tlenową. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Było gdzieś tu, prawda? Tak, tutaj się napełniało te butle. Użyj. Napełniłem wszystkie zbiorniki tlenowe. Jest napełniona? Nie, jest. Napełniona butla... Napełniona pusta butla? Nie. Napełniona tlenem butla, przepraszam. Nadal nie wiem, jak to zrobić. I czym to zrobić. Dobra. Mamy te nasze kochane... Mamy te nasze kochane... zapomniałem słowa. Sidła. Sidła. Tak, sidła. Chodziło mi o sidła. Możemy sobie już powoli zacząć rozstawiać. To spróbujemy jakoś przyciągnąć może? Coś, nie da rady. Pocałuj się w nos. Tak, na pewno tutaj postawimy jedną. No ja mam tego mało tutaj. Raz, dwa, trzy, bo jego patrzy. Będę ją na dwa? Nie będę ją na dwa. Tu muszą dwa pójść jeszcze. Benzyna została, też przy okazji sobie nalejmy. Nalejemy sobie tej benzynki.
A może bym zdążył jeszcze? Daleko to jest? W sumie nie tak daleko. Orci. Orci jak cholera. Jedz. 16 godzina, kurde no. Korci, żeby to zrobić, mieć już święty spokój. No to nie jest daleko jakoś tutaj, super. Nuduj się. Gdzieś było na północy, prawda? Było chyba gdzieś tu. Tak, to była ta piwniczka. Wejście do piwnicy. Tu się chyba czas zatrzymy, bo mam nadzieję przynajmniej. Czuję, że mi głos siada powoli. Tego maratonu. Jak nie wziąłem butli, to się wkurwię. Mam butle. Tylko zbytnio nie mam czym sobie tam poatakować. Dobra, może jakoś dam radę. Właśnie tam. O, jest kolejny sen. Zapisywanie. Nawet nie wiem, ile mi z tego już odcinku wychodzi. Co tu się dzieje? Masa skrzyń. Tylko czy to jest sen, czy to nie jest sen? Chyba nie jest. Nie, to jest sen. Nie mam ekwipunku. Ogromna beczka, przyjrzyj się. Ogromna, zardywiała beczka. Sądząc po zapachu środku, wciąż znajduje się sporo dobrej benzyny. Ja chcę wrócić. Kurde. Mamy coś? Nie mamy nic. Tu już nic nie było. Co i znajdziemy w tych skrzyniach? Chyba nie. Rozumiem, że to jest taka pętla. Ewidentnie. Pies zmienia? Czemu to wszystko... To jest krowa? No, co tu się dzieje? No to jest krowa bez łba. Krowa już zepsuta. No wciąż jest dużo paliwa. Tam jest przejście teraz na dole. Znaczy po prawej stronie. O tu. Tu go chyba wcześniej nie było. No nie, to nie jest przejście. To takie po prostu? Tak samo z siebie? Piekiera podnieś. Zaekwipuję. To co nam to da? Tu jest jakieś przejście? Nie, tu nie ma przejścia. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ale chyba gra tego nie przemyślała. No i patrzcie, tu jest ta krowa nadal. Chyba gra tego nie przemyślała. Czyli cały czas coś drąży. Pełna beczka, plecak, pochodnia.
nadal tu nic nie ma. Obawiam się, że trochę tej siekiery zużyłem już. Barykada, przyjrzyj się. Prawidłowa barykada blokująca wejście do piwnicy. Ktoś lub coś próbuje się przebić z drugiej strony. Co robisz? Zabijesz nas wszystkich. Martwy chłop. Alkohol i bandaże. Przestań. Nikt nie mogę nic zrobić. No kurwa, zablokował mnie, co za cep. Jezu, kto wymyśla te pierdolone cutscenki, po co? To jest głupie, te cutscenki mi się nie podobają. Dla mnie są głupie. Indywidualna sprawa, ale dla mnie są głupie. Oj, dobra, bo jestem już zirytowany przez wzgląd na to wszystko. Czyli jest to z pustych, zbutwiałych drewnianych skrzyni porośniętych wątpliwymi korzeniami. Dobra, to samo i tu. Nic więcej nie ma. Zawór, przyjrzyj się. Zawór od beczki jest zardzewiały, ale chyba wciąż działa. Sądząc po zapachu, w środku znajduje się benzyna. Otwórz zawór. Łapie za pokrętło i z całej siły próbuje je odkręcić. Zawór nagle pęka. Z beczki zaczyna wydawać się benzyna. Spływa powoli w dół, wydrążonym obok tunelem. Spójrzcie w dół. Co tu jest? Ten tunel wygląda inaczej. Wykopali go ludzie. Niedbale i w pośpiechu. To cud, że jeszcze się nie zawalił. Serce. Dalsza część tunelu jest przycepana. Przez szparę widzę ogromne, pulsujące korzenie drzewa. Może jest jakiś sposób, by je zniszczyć. Tu też coś jest. Barykada. Prowizoryczna barykada blokująca drzwi wejściowe do piwnicy. Typy zaułek wydrążone przez korzenie drzewa. Czy ja wiem, co ja mogę chyba zrobić, ale... Co zadziała? Pali się. To tyle widzę. Jara się nie pali. Czy on teraz odejść stąd? Chyba tak. No to mi się naprawdę jara, jak nie wiem. Nam się naprawdę jara, na maksa. To jest 16:29, kurde no. Ogromne drzewo nie poddaje się pomimo tak łatwo. Jego ogromne konary biją się, bo powinien bezskutecznie zdusić ogień. Jutro rano powinno być już po wszystkim. Dobra, czyli spieprzamy teraz szybko do domu. Oporowo się dzieje. Zagadamy ze startem jeszcze. Nawet jak zahipnotyzowany patruje się ślepymi oczami w ogromny płomień trawiący drzewo. Wygląda, jakby teraz widział wszystko bardzo wyraźnie. Pomarańczowe światło rozświetla jego zastygłą, bez ruchu spokojną twarz.
Kurde, ale tam się dzieje. Toż tu słychać? Coś mi się wydaje, że podczas tej noski to my dostry pierdol dostaniemy. Serio, takie mam wrażenie. Czyli dobrze tam poszliśmy w sumie. Może jeszcze w tym odcinku zobaczymy, czy uda nam się to przejść. Może nam się uda to przejść. Dobra, czekamy sobie teraz na nockę. Powolutku, bez pośpiechu. To sobie możemy naprawić przy okazji. Oszczędziliśmy tym razem jeden pocisk shotguna, to mnie cieszy bardzo. Mnie bardzo cieszy. Latareczka nam została tutaj. Lekkiego pancerza sobie zrobić nie możemy niestety. O, 17 godzin to jest za wcześnie jeszcze. Zrobię sobie trochę więcej desek. Łopata została. No i możemy sobie zrobić siekierę. Dupa, nie zrobisz siekiery. Potrzebujesz 5 taśmy? Jej, ze mnie robicie. Naprawdę? Tyle? No dobra. Jutro rano sobie zrobimy. Jutro rano sobie zrobimy. Tu już żadnych... Nie, już tutaj nie mamy nic. Dobra, 18.02. Powoli, powoli. Rozumiem, że tutaj się nic nie zmieniło pod względem tego... tej skrzyni. Nadal jak była rozwalona, tak jest. Dobra, 18.15. Mamy dużo paliwa. Możemy powoli się ogarniać. Sobie jedno postawimy. Sobie drugie postawimy. Zamykamy drzwi. Barykada, nie mamy desek. Ja nie mam desek, naprawdę. Nie rób sobie jaj. Dobra, barykada już jest. Ostatnie sidła, które nam chyba zostały teraz. Więcej nie mamy. Kurde, obawiam się, że one tędy przejdą. Bardzo się obawiam, że tędy przejdą. To możemy sobie odłożyć. W sumie to sobie zostawmy. Zawsze lepiej mieć te gwoździe. Dobra, jeden złomu, alkohol. Możemy jeszcze karabin wziąć przy okazji. No i czatujemy. Czatujemy. Porozmawiamy sobie przy okazji. Akurat jest 23 minuty odcinka. Kochani, nie mam pojęcia, w co my teraz będziemy grać. Wiem tylko tyle, że idą niedługo wakacje. Jest w sumie 7 czerwca, jak tu nagrywam, ten maratonik. I wiem tylko tyle, że nasi moderatorzy Discorda, Hościu i aktor, Aktorro, będą robić dla was serwer Minecrafta, kolejną edycję, tylko już bez modów, ale bardziej na pluginach. I będziemy starać się zrobić taką pseudo kwadratową masakrę, gdzie będziecie mogli oczywiście dołączyć. Zapisy na waitlist i tak dalej będą wszystko dostępne. Serwer, który był teraz postawiony, no niestety nie wypalił pod tym względem, że było bardzo mało graczy. Myślę, że dlatego, że to właśnie, że dużo było modów, było dużo kombinowania. A tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najłatwiej było na taki serwer wejść. Dlatego będziemy kombinować, żeby jak najlepiej to wam ułatwić. Bez zbędnych problemów i ogólnie takich właśnie zabaw. Co oprócz tego? Jeżeli chodzi o VR-a, no to też niedługo wracamy. Ja tylko sobie jeszcze troszeczkę się tu podkuruję. Bo jestem nadal chory. I po tym maratonie to czuję. Więc pewnie też irytacja na Darkwooda to właśnie przez tą chorobę, bo chciałbym już to skończyć. Chciałbym wiedzieć, ile odcinków mam tego i co nagrywam następne. Więc to pewnie dlatego tak się troszeczkę tego Darkwooda irytuje. Ale podsumowanie tego wszystkiego myślę, że zrobię raczej obiektywnie niż subiektywnie. Myślę, że jakoś sobie poradzimy. Dobra, karabin do łapy. I czekamy.
Miejmy nadzieję, że będzie to noc spokojna. Niedobrze. Coś nam wyłączyło. Co? O, to będzie chyba noc kulminacyjna. Czemu? Czemu to zrobiłeś? Pojawił ogień. On się pali. Ej, tu się jara, jak cholera się jara. Tu się jeszcze walka. Tu walka jeszcze trwa. Wiem, że to już koniec, ale widać, że nie. Tu się jeszcze coś dzieje. O kurde. To nie jest zwykła nudna noc. Oj, nie, 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 nie. To nie jest zwykła nudna noc. Trzecia 30. Jeszcze trochę. Tu coś się dzieje ewidentnie. O kurde. Są popalone te moby. Dobrze, że miałem te flary. Oj, dobrze. Coś się pcha tu. Co tu się dzieje? Au, 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 au. Co tu się kurwa dzieje? Przeżyliśmy! Dzień 29. Co tu się kurwa działo? Co tu się działo? Co tu się zadziało? Trzej się nie pojawili. Nie pojawili się trzej. Nie pojawili się trzej. Holy moly. Co tu się od ja nie pawliło? To se kurwa zrobiliśmy się kierę. To se zrobiliśmy się kierę. Nie mogę.
Dobra, idziemy. Idziemy zobaczyć, co tam się zrobiło. No nic, no. Nie mamy w sumie co zjeść. Mamy rybę. Mamy rybsona. Tylko tyle. I serio, wydaje mi się, że te flary są lepsze od... latarki. No ale dobra, latarkę też weźmiemy 5 bateryjek, bo już nie liczę na to, że cokolwiek uda nam się tu jeszcze wymodzić. Naprawiamy wszystko, co możemy, na maksa. Idziemy, 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 idziemy. Wiem, że jest 30 minut. Co najwyżej podzielę te, czy ten odcinek na dwa. Więc, moi drodzy, ja się z wami nawet nie żegnam. Po prostu, jeżeli... Myślałem, że będziemy mieć zatrzymany czas non-stop. Więc jeżeli ten odcinek będzie, nie wiem, trwał 40 minut, to będziecie mieć dwa odcinki po 20.